A teraz przeliteruj. Wschód. W, S, O z kreską, CH, H, U otwarte i D. Nie. Teraz UL. Cześć, z tej strony Piotr Dybski. Dziś zrobiliśmy dyktando przy tablicy. Sponsorem odcinka jest aplikacja Speakly. Pomoże nam ona poznawać jeden z 7 dostępnych języków za pomocą innowacyjnej techniki, która uczy nas słów i zwrotów w kolejności od najczęściej używanych w danym języku. Badania dowodzą, że dzięki tej metodzie wystarczy 30 minut nauki dziennie przez 3-4 miesiące, aby poznać język na tyle, aby móc się nim posługiwać. Dzięki Speakly możemy poznawać język za pomocą różnych aktywności, jak ćwiczenia ze słuchu, ćwiczenia pisania, dzięki czemu nauka nigdy się nie nudzi. Speakly jest jedyną aplikacją do nauki języków obcych, która pozwoli Ci wybrać własny styl nauki słownictwa. Możesz uczyć się przez wybieranie prawidłowej odpowiedzi, pisanie czy łączenie tych dwóch metod. Przetestuj aplikację przez 7 dni za darmo i skorzystaj ze zniżki 60%, jeśli wybierzesz plan roczny. Pierwszy link opisie, a my zaczynamy odcinek! Mężczyzna. Proszę bardzo. Bardzo dobrze. Czy na pewno wszystko dobrze? Chyba tak. Prawie dobrze. RZ. Gdzie? Męży... czy... Tu. Dobra, ja się przyjrzę. Mężczyzna. No nie do końca. Dobra. Nie, no dobrze chyba było, w sensie... Czekaj, bez tego. Tak. Czy zna? Mówi się włączać czy włączać? Włączać. Włączać. I jak to się pisze? Wy, ły, o, cyzy, a, ci. Świetnie. Włączać. A, przez AN. Tak. Włączać. Włączać, mówi się, włączać. 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 I jak to się pisze? W, o, czy a, ci. W, o? O. A gdzie ły? No przez, no też jest. To jeszcze raz. W, o, gdzie ły? Z ilu książek składa się trylogia Sienkiewicza? Trylogia. Trylogia to 3 książki, jak tak. Zawsze. To prawda. A ile, powiedz mi, było książek w trylogii Sienkiewicza? Treny, tak? Nie, to nie to. Jaka była epoka literacka pomiędzy antykiem a renesansem? Średniowiecze. Tak jest, bardzo ładnie. Antyk, renesans. Barok? Barok był po renesansie. Po renesansie. Nie podpowiadaj. Średniowiecze. A, skąd wiedziałeś, co się wydarzyło? Poczekaj, oświecenie. Romantyzm. Renesans był zaraz po antyku. Romantyzm? Ja powiem Ci, jaka była wtedy epoka historyczna, a Ty mi powiesz, jaka była literacka. Mhm. Historyczna to było średniowiecze. A no literacka? Właśnie. Wiem właśnie, że to było średniowiecze, ale jaki to był odpowiednik literacki, nie mam pojęcia. Romantyzm. Nie, romantyzm był dużo później. Młoda Polska też nie. Też było dużo później? Dużo później. Historyczna to było średniowiecze, a literacka? Średniowiecze to było nowożytność to było jeszcze później. To poproszę Ciebie, żebyś mi zapisał tutaj na tablicy trzmiela. Bo te zawsze jest RZ. Prawie, ale tak. No prawie. Trzmiel. Bardzo ładnie. Jak na imię miała Antygona Sofoklesa? Antygona. Antygona, tak jest. Bardzo dobrze. Kurczę. Antygona Sofoklesa. Nie mam pojęcia. Wiesz, że to było z języka polskiego chyba, tak? Tak. Ale jak miałam na imię, nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem. Nie przypominam sobie, nie czytałem chyba nawet. Nie czytałeś Antygony? Chyba nie czytałem. Chyba Streszczenie tylko jedynie, ale to było bardzo dawno temu i nie pamiętam. Nie wiem. Czytałeś czy nie? Nie. A pamiętasz, jak omawiano w szkole? Nie. Okej. Okay. Okej, a jak się nazywała ta Antygona Sofoklesa? Jak miała na imię? Nie powiem. Dobra. Lucyna, chyba tak. Nie pamiętam. Wschód? W, S, C, H, uzamknięte, D. Super. W,
S, O z kreską, CH, U otwarte i D. Nie, jeszcze raz. W, S, CH, O z kreską. Tak, W, psychud. Nie, O z kreską, UD. Nie. Czyli jest. Nie. O z kreską, U otwarte i D. Tak byś to napisał. W, S, C, H, U. Jakie? Bez kreski. Podaj mi proszę przykład metafory. Metafory? Powiedzmy, czy na przykład po czymś nieudanym spaść na cztery łapy, czyli wylądować dobrze, wyjść z sytuacji, to tak. Będzie dobra metafora? Tak, ale nie jesteś kotem, prawda? No nie jestem kotem. Nie jesteś kotem, no. Prawda? Bardzo dobrze, super. Może twój mąż ci pisał jakiś list miłosny, tam były jakieś metafory? Właśnie, do tego jeszcze nie doszło. Co by ci mógł napisać, tak żebyś go zainspirowała? Jakie metafory mógłby zawrzeć? Nie wiem, że mnie kocha. Nie. To jest metafora, tak? Tak naprawdę nie, tak, ale wiesz. Drzewo z liśćmi. I gdzie ty masz metaforę? Dlaczego to jest metafora? Na liściach i drzewach. Ul. Świetnie. Kim był Mars w mitologii? To był bóg wojny w mitologii greckiej. Nie, że mitologii starożytnych Rzymian. Tak jest. Bogiem, tak. Bogiem czego? A. No nie wiem, jak Mars, no to chyba kosmosu? Czego? No, obstawiam, że mężczyzn bogiem. Kim był Mars w mitologii? Księżyc. To był ten sam, co Zeus w greckiej? To nie był jakiś filozof? Czego bogiem był? Bogiem pewnie ognia. Wymień trzy utwory Adama Sienkiewicza. No zwariowałeś chyba. Przecież on nie istnieje, nie istnieje, nie? Czy przynajmniej nie znamy takiego znanego pisarza. Jesteś uważna. Super. Adama Sienkiewicza. No to pan Tadeusz. Treny chyba nie były jego. Co? Treny. To Kochanowski. Dziady, część trzecia. Czy coś jeszcze chodzi ci po głowie z tym Adamem Sienkiewiczem? Lalka? A co to jest spójnik? To jest na przykład i. I, tak jest. Tak, jakieś... część łącząca w zdaniu jakaś, nie? Tak, tak, bardzo dobrze. A jakieś inne jeszcze spójniki może kojarzysz? O stary, czy lub? Lub, tak. Bardzo dobrze. Spójnik to jest w zdaniu, który łączy jakieś dwa proste słowa, mianownik, orzecznik, nie wiem, coś w tym stylu. Litera łącząca po prostu wyraz ze sobą. Coś, co razem się łączy. Mhm. A w spójniku języku... w języku polskim. Tak, jakieś poproszę trzy przykłady. Na wspólnej. W też jest spójnikiem. Nie, o kurczę. W nie jest spójnikiem. To co jest jeszcze spójnikiem? Przecinek. Podaj trzy przykłady. Lubię lody i pizzę, na przykład. Jaka jest różnica między słowem chodź przez ci, a chodź przez dzi? No chodź przez dzi to jest dawaj ze mną, a chodź, no to wiesz, możesz użyć, że choć był zmęczony, to poszedł z nami. Tak jest, bardzo dobrze. Chodź przez ci. I na przykład chodź na spacer, tak? Chodź na spacer, tak. A chodź przez dzi? Jakby to samo. Choć jest chyba niepoprawne samo w sobie, przez cię na końcu. To teraz rozżalony poproszę. Tak jest, dużo osób tu popełnia błąd. No i uwaga. Zawsze tak piszę, bo miałem zawsze problem z ortografią. Aha. I robiłem sobie przerwy i jak wyglądało mi lepiej, tak wydawało się być dobrze. Jasne. Rozżalony. Tak wygląda lepiej? Rozżalony nie może być z, tylko z kropką koło siebie. Nie, tak jest moim zdaniem poprawnie.
Okej, to napisz tutaj żal. Żal. To teraz porównaj te dwa wyrazy. Powiedz mi, co tam się dziwnego zadziało? Żal rozżalony. Najpewniej przez to, że tutaj się zamienia litera A na Ela na A, nie wiem, coś w tym stylu. Mówi się poprawnie dziewczyną przez on czy dziewczyną przez om? To zależy, czy liczba jest pojedyncza czy mnoga. Zdecydowanie, oraz trochę od deklinacji, ale super. Dziewczyną. Dlaczego? Bo... dobrze powiedziałam, tak? To nie wystarczy. Nie, to nie jest dobra odpowiedź. Nie? Nie. Przez on. Przez on. 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 Idę na przykład gdzieś z dziewczyną przez on. Czyli przez on. Tak. Mówi się poprawnie dziewczyną przez on, czy dziewczyną przez om? Dziewczyną. Om. Om. Dlaczego? Om, ponieważ końców chłopcą to też jest om, więc wydaje mi się, że dlatego. I szczęścia. SZ, CZ, E, SI, CY, I, E. SZ, E, M. EŚ. Pogubiłam się. Jeszcze raz, od początku, na spokojnie. Szczęście. S, Z, E, Eś. Nie. S, Z, E, N, S, C, I, E. S, Z, C, Z, E, S, I, C, I, E. I to wszystko, możesz pozdrowić kogo chcesz. Pozdrawiam siebie, bo jestem najlepszy. To już wszystko w tym odcinku, a wy wbijajcie na naszego Discorda, gdzie możecie z nami współtworzyć odcinki, pisać pytania, a także decydować, w którą stronę rozwiniemy Quizhouse. A my się widzimy co wtorek o 16:00.